Witam serdecznie, Maciej Wudzik, WG Kasakowo. No i tu mamy gołąbki w tej chwili z drużyny, które będą latały loty zimowe. Tu jest jeszcze parę starszych gołębi i może coś jeszcze doleciało w międzyczasie, czyli jak będziemy je tu, niektóre tu nie mają obrączek, niektóre będzie trzeba przepisać, to jak to będę robił na następny tydzień, to jeszcze będziemy wiedzieli, co tu jest. Tak jak mówiłem, jest kilka starszych gołębi, 3 czy 4, ale te nie będą rywalizowały oczywiście w tym mistrzostwie. Jest jeden gołąb z WG Warmia, który po tym katastrofalnym tygodniu tutaj się zameldował. Później był odebrany przez Samirka, ale no niestety, jak to z młodymi bywa, na locie finałowym u Mirka zamiast polecieć do domu, no spodobało mu się tu i zameldowała się tutaj samiczka. Jeżeli tamten hodowca będzie chciał ją aktywować, to jak najbardziej, z tym, że jest później potrzebna dokumentacja, żeby była przesłana tutaj na WG Kosakowo. Czyli jak najbardziej może, o tam ona jest niebieska, ona ma, o tu. To jest ona, no jeszcze ma obrączkę elektroniczną z WG Warmia, czyli ją akurat tam będziemy, później jak będę wysyłał gołąbki na uczestnictwo do WG Warmia, to akurat jakiegoś nią sobie zatopujemy. Może będzie szczęśliwa ta obrączka, ale mniejsza z tym. Mówię, gołąbki na następny tydzień będziemy przyporządkowywać, czekam tylko na nowy, powiedzmy, nowe urządzenie rejestracyjne, czyli nowego laptopa, bo tamten już niestety przez te kilka lat stania tutaj i pracy w różnych warunkach, latem, zimą, no troszeczkę się nam tu zawiesza, musimy go dać gdzieś tam do jakiejś regeneracji i typowego, i zmiany programów już, bo on ma, jedzie chyba na siódemce, tutaj by musiała być co najmniej najnowsza wersja lub dziesiątka, ale to tam jeszcze zobaczymy. Krzysiek Kłos ma już tam przygotowany system, tylko musimy przywieźć, no i będziemy zaczynać. Tak jak mówiłem, chciałbym zrobić tutaj dwa loty typowo jeszcze w tym roku, no i później zaczniemy już uczestnictwo w lotach 2023. Początek i koniec, no mówię, no gdzieś pod koniec roku, dwa, koniec tego sezonu się zacznie na początku lutego, czyli będziemy starali się to tak zrobić, żeby jeszcze te gołąbki, tak jak mówiłem, prędzej na jakimś filmiku były wystawione na aukcję i sprzedane dla tych, którzy jeszcze będą coś szukali fajnego. Bo gołębie naprawdę fajne, część gołębi wykupionych, część gołębi aktywowanych, jest w tej chwili wszystko aktywowane do uczestnictwa, czyli się troszeczkę pobawimy. Co do, mówię, dalszego, może to jakiś się znajdzie, no ale to mówię, to nie wiadomo. Pogoda się nam zmieniła drastycznie. Z tego strzelającego mrozu się dzisiaj zrobiło chyba z 5 stopni, to wszystko topnieje. Dzisiaj je wypuścimy na taką pogodę, to co chwilę pada, ale one, mówię, muszą się nauczyć latać w każdych warunkach, czyli zaraz je będziemy tu sobie ganiać, ona na trawę, skubać tutaj, to zawsze jakieś ziarno jest rozsypane. One zaraz wyskoczą, to je pogonimy. Czyli jak najbardziej zapraszam do oglądania strony, kibicowania tym gołębiom, hodowcom, którzy aktywowali te gołąbki, jeszcze nie zrobili opłat, to też proszę, żeby to już było wtedy wszystko zrobione, uregulowane, nim zaczniemy rywalizację. A je to zaraz pogonimy. O, dobra, a tam nowy taki mewek się nam przyplątał jednego dnia, strasznie przestraszył gołębie, to był ten mroźny, taki bardzo mroźny dzień,
Samiczka. No nie ta sama chyba odmiana, bo to jest inna, ale nie chce sieć. Dostała tableteczkę, teraz jest taka, mówię, bardzo fajna, grzeczna. A te tu, mówię, zaraz będą startowały. Jeszcze 3 gołębie zostały do wysłania, czyli praktycznie też wszystko z aukcji dobiegło końca. Sezon, myślę, dziwny, ale skończył się w miarę dobrze. Pozdrawiam, do usłyszenia, dobry lot.